Cześć ludziska. Widzimy wszyscy, co tam we Francuzach się dzieje. Fajnie się dzieje. Prawidłowo, że tak powiem. I jakiś czas, chyba w tamtym tygodniu, nagrałem film o owej Anastazji z wyspy Kos i reakcji Polaków. Czyli wykastrowanych Europejczyków. Co wam powiem, to wam powiem. Zobaczmy, jak działa stado. Stado ma poczucie identyfikacji. Zabili jednego z nas. Nieważne, że jakiegoś patusa, może narkomana, przestępcę. Nieważne. Wy nie macie prawa, wy obcy, nas tu mordować. Wychodzą na ulicę i co widzimy? No to sobie zobaczcie. Właściwie niepotrzebnie ten film, filmiki dwa tutaj zamieściłem, bo pewnie wszyscy to widzieliście, ale zapewne za jakieś 3 miesiące one już nie będą dostępne, a tutaj sobie będą gdzieś tam wisieć i każdy może sobie to odświeżyć. Więc co widzimy? Reakcje, stado, my atakują nas. My odpowiadamy, nie macie do tego prawa. Nie macie prawa nikogo z nas zabijać. I tak to się dzieje. A Polacy, gdy mordują, ja już nie wnikam w te jakieś hipotezy, w te wszystkie scenariusze owej sytuacji, jakąś tam młodą dziewczynę, podobnież tam jeszcze torturują przed śmiercią i inne sprawy. O Boże. I taka jest reakcja Europejczyków. Co więcej, jaka? Przypomnijmy sobie, po ataku ubogacacza w Anglii, że oni płaczą i mówią: nie, przemocy. Nie możemy ich nienawidzić, bo to są normalni ludzie. Oni tylko sobie od czasu do czasu zamordują kogoś z naszego stada i my mamy to akceptować i otoczyć ich miłością. Przypomnijmy sobie te reakcje Europejczyków w odróżnieniu od tej reakcji nieeuropejczyków. He will receive the retribution that he deserves. However, this evil person is just that. He is just a person. Please hold no hate that relates to any color, sex, or religion. And so, my beautiful, beautiful boy, you have mine, your dad and your brother's heart forever. Szczerze, budzi od razu. Przypomina mi się w tym kontekście taki fragment książki Grzędowicza, Pan Lodowego Ogrodu, o Dolinie Pani Bolesnej, gdzie były tam jakieś
dzikie dzieci, które no, robiły sobie co chciały. Rzucały tam kamieniami, ale zakazana była przemoc. No i w tym momencie pojawia się dwie osoby, no nie ludzi, z zewnątrz i na zasadzie oni tego nie rozumieją. Gdy widzą, że te rzucają kamieniem i tam typol dostał owym kamieniem, starają się odpowiedzieć. Tym samym mają zdrową reakcję. A ten mówi, nie wolno przemocy. No to zadają mu pytanie, to jak chcesz te dzieci wychować? Miłością, ale one przecież w siebie kamieniami rzucają. To damy im jeszcze więcej miłości. Do niczego to nie prowadzi. I tak to jest, że teraz już nawet już nie fizyczna reakcja na atak na przedstawicieli naszego stada, ale w ogóle wyrażenie jakiejś negatywnej opinii jest piętnowane jako tak zwany rasizm. Nie wolno. Wam nic nie wolno. Wy jesteście baranami przeznaczonymi na rzeź. Ja już nie będę mówił we Francji o kontekście, jaki uważam to miało polityczne, tylko po prostu jako zjawiska społeczne. I oczywiście, no, część ludzi nie jest zdegenerowanych, nie pierdoli tych farmazonów o empatiach, moralnościach, personalizmie, tylko sobie myślą tak logicznie. Atakują nas, trzeba odpowiedzieć na atak. We Francji dzieje się to samo. I tutaj sobie zobaczcie, bo trafiłem właśnie na filmik, gdzie wychodzą ci biali, chwytają kije baseballowe, nie wejdziecie na nasz teren. Wesh, le mec, il est venu, il m'a poussé. C'est Jean-Yana, lui. Le mec avec... Je le connais pas. Mais wesh, mais... I wiecie, kto będzie najbardziej ich piętnował? Kto będzie najbardziej ich atakował? Inni biali. Oni będą otoczeni nienawiścią. Za to, że ośmielili się przeciwstawiać owym nachodźcom. I tak to jest robione. Przypomina mi się, pamiętacie, to już lata temu było, te morderstwo we Włoszech, zdaje się, w Rimini, gdzie to ubogacacze kulturowi zamordowali tam dwoje Polaków. Jeszcze wtedy istniał ONR, zanim niejaki pan B go zdekomponował i zaczęli jeździć tam, organizować patrole, żeby chronić. Jaka była wtedy nagonka prasowa? Rasiści, naziści, jak oni się ośmielają przeciwstawiać temu ubogaceniu. Podobna rzecz była w krajach skandynawskich, gdy tworzyły się te grupy żołnierzy Odyna. Też to samo, była kampania i to kampania nienawiści w ramach własnego stada do osób, które starają się tego stada bronić. Tego wam nie wolno robić. Bo jesteście przeznaczeni na rzeź. Jesteście przeznaczeni do, jako upadająca cywilizacja, jako jej przedstawiciele, do wytępienia. I macie się z tym zgadzać apatycznie, bezrefleksyjnie. Przypomina mi się taki film, teraz go nie znajdę.
taka mentalność. Mianowicie w tym filmie była taka sytuacja, że oto jakiś pigmentododatnik okładał białego i stała grupa osób w stójce okładał i oni nie reagowali. Jedni mówili, a przestań, drudzy mówili, ojejku, i tak dalej, i tak dalej. Taka jest reakcja stanu. No i ta osoba, ten facet, oczywiście miał blokadę psychiczną. Nie wolno ci, pierdolony, biały podczłowieku, reagować! Masz nadstawiać drugi paliczek. Masz być ofiarą. To jest twoja rola. No ale wiecie, w takim zwarciu w pewnym momencie te blokady puszczają. Bo tutaj ktoś okłada, liczy się fizyczny ból. No i rzeczywistość okazała się taka, że dwa strzały owego białego i ów pigmentododatni leży. Oczywiście człowiek idąc za ciosem, bo to już wtedy się nie myśli, nie ma tych ograniczeń, jest czysta zwierzęcość, dosiada i zaczyna go łoić. Ale co się wtedy dzieje? Ten cały tłum białych nagle leci, odciąga. Jak ty się ośmielasz? I mnie przeszkadza to, że kogoś z naszego stada się morduje, zabija. To jest wręcz dobre. Masochiści pierdoleni. Ale im przeszkadza to, że ktoś ośmiela się bronić. A jeszcze bardziej, że ktoś ośmiela się skutecznie bronić i zwyciężyć. Tu nawet mamy w dzisiejszej sytuacji te odniesienie. I zaraz do tego dojdę, ale wpierw powiem wam, że już te jakieś ONZ-y mówią, że to jest wina rasizmu. Jak się ośmielały służby reagować na przestępstwa. Popatrzcie się na cudowne Stany Zjednoczone, które kazały służbom nie reagować. Jakby kazały służbom francuskie państwo nie reagować i on by sobie tam kradł do $1000, czy 1000 euro, przecież nie byłoby żadnego problemu. To jest te rasistowskie prawo. I oczywiście u nas jest narracja tych wszystkich, tej całej agentury antycywilizacyjnej i antypolskiej. Polacy też biją, Polacy też atakują. Tak samo. Oj. I tak powiem, że jakieś pierdoły, jacyś degeneraci będą wam wciskać kit. Żyjemy w XXI wieku, nie ma na to przyzwolenia. Jak widać jest. My musimy się zmienić, musimy być lepsi. Nie, ludzie są zawsze tacy sami, tak samo reagują. To nie są rzeczy związane z jakąś świadomością czy wiedzą, a z czystym instynktem. Hermann Hesse, pacyfista, stwierdził w jednym momencie, że gdyby w człowieku nie było zwierzęcia, ziemię zamieszkiwałyby wykastrowane anioły. I to jesteście, jako populacja oczywiście, wy. Wykastrowane anioły. Które nawet, zobaczcie, że dziś same się kastrują, bo im wmówiono, że nie można być samicą czy samcem, bo klimat
To już nawet jakieś takie prądy są dziadowskie. I zobaczmy na te służby. Tam w filmie od razu się wycofują. Ja sobie przypominam, to już lata temu był ten protest we Francji w obronie rodziny. I były takie sceny, bym musiał film znaleźć, gdzie młode dziewczyny, jacyś tam licealiści, pokojowo protestowali. Wtedy ta policja francuska napieprzała ich ile wlezie. Ciągała, kopała, tak samo w tych kamizelkach, podobnie. A tutaj oni będą, jakby to powiedzieć, bardzo empatyczni. W nich będą napierdalać kamieniami, a oni będą się martwić, żeby nie zrobić nowym władcom krzywdy. I z naszego podwórka, że nagle jakby kompaktowo, można rzec tak, na granicy okazuje się, dochodzą informacje, że z Białorusią owi biedni nasi przyjaciele, osoby potrzebujące pomocy wyciągnęły kostkę brukową, gdzieś tam dostarczył im Łukaszenko i zaczęły obrzucać polskie służby. Ale co z tego? Nic. Dalej będą wam wpieprzać tą całą autodestrukcję. Najśmieszniejsze w tym wszystkim, że aktualnie rządzący przedstawiciele określonej partii, którzy łagodzą prawo, by sprowadzać jak najwięcej, którzy sprowadzają w ramach Orlenu jak najwięcej. Co mówiłem, nie będę się powtarzał, że to jest komedia. To nagle, patrzcie, do czego to prowadzi, co oni sami robią. No, głupota ludzka nie zna granic. Ale mówię, tak jak już to powtarzałem, że tworzą dla ludzi taki matrix przekonań i nawet jak oni, ci ludzie, ich zwolennicy, będą katowani, mordowani, to ci dalej będą w tej bańce, że tutaj ta jedyna partia ich broni. Absurd. Także uczmy się tego. Jak zachowuje się populacje, które są zdrowe. Populacja zdrowa się broni, a nie jest pacyfistyczna, empatyczna, moralna, etyczna. Wtedy walić etykę, walić moralność. Ci sami ludzie mówią, że życie ludzkie ma największe znaczenie, a potem, gdy ktoś odbiera te życie, to mówią, że no wiecie, ale są większe wartości, takie jak tolerancja, moralność, empatia i humanitaryzm. Także zobaczcie na tą sprzeczność. Jaką wam wciskają? W tej sprzeczności chodzi o to, żebyście, jako populacja oczywiście, nie byli w stanie podjąć decyzji, żeby wam wpoić apatię. Bo z jednej strony, nawet widząc takie coś, będziecie chcieli stanąć na przykład w obronie kogoś bitego, ale z drugiej strony będziecie mieć tą blokadę. Nie wolno. Rasizm, tolerancja, empatia. Trzeba dać więcej miłości. Także zamknięty krąg degeneracji. Także uczmy się.